Na niebie ukryty jest obiekt. Nasi poprzednicy studiowali jego wygląd. Jak ogromny mechanizm zegarowy pojawił się na ustalonej osi czasu i sprzątnął całe cywilizacje. Zostawili nam zapisy o tym niewidzialnym oku na niebie i o tym, jak ukrywali się pod ziemią przed jego twarzą. Obawiali się powrotu Feniksa. Zagubiona historia prezentuje. Pierwotnie na niebie były dwa słońca i brak księżyca. Ale coś się wydarzyło. Śmierć słońca. Był to kataklizm Nemezis w roku 5239 przed naszą erą. To wydarzenie dało początek starożytnemu systemowi kalendarzowemu, okresowi Anunnaki Nura, czyli wielkiemu rokowi 600 lat. Wiązało się to z upływem epok, które składały się z dokładnie 2016 tysięcy obrotów gwiazd w każdym dniu. Dwa okresy Nura po kataklizmie Nemezis to 432 tysiące obrotów gwiazd, czyli 1200 lat, kiedy nagle w roku 4039 przed naszą erą na niebie pojawił się księżyc. Wydarzeniem tym było schwytanie Luny, zwane przez niektórych powodzią schwytania. Ludzkość na powierzchni przeżyła straszliwy kataklizm. Kilka tradycji mówi nam o kulturach i starożytności, które nazywają siebie precelinitami lub ludzie, którzy żyli przed pojawieniem się księżyca. Ludzie odbudowali się, ale wraz z pojawieniem się Feniksa doszło do znacznie większych zniszczeń. Było to resetowanie biegunów z Księgi Rodzaju 1, które było tak destrukcyjne, że ci, którzy przeżyli, wierzyli, że zapoczątkowało nowe niebo i nową ziemię. Późniejsi chronografowie uznali to wydarzenie z roku 3895 przed naszą erą za pierwszy rok kalendarza przedpotopowego. Zatem kalendarz Anunnaki jest również kalendarzem Feniksa, a tego dziwnego gościa określa się mianem ognistego, płonącego miecza, który uniemożliwi ludzkości powrót do stanu Edenu poprzez powtarzalną serię destrukcyjnych resetów i edycji. Upadek człowieka nie był upadkiem przez grzech, ale kataklizmiczną zmianą biegunów i upadkiem infrastruktury człowieka. Następnie 216 tysięcy obrotów gwiazd po pojawieniu się księżyca. Obiekt Nemezis X pojawił się na niebie w 3439 roku przed naszą erą i spowodował powódź w Gihon. 1/3 rasy ludzkiej utonęła, a w następstwie tego wśród ocalałych z neolitu pojawił się dobroczyńca, przewodzący oddziałowi ludzi zaawansowanych technologicznie, dzięki którym wyglądali na boskich. Tak wyglądało pojawienie się Homo Anuna, później w Babilonii po powodzi zwanej Anunnaki. To zapoczątkowało okres technolitu. Sumeryjski system regulacji płci, przyjęty przez wiele starożytnych kultur okresu 60 i 600 lat, czyli wielkich lat, był systemem liczenia dni, dobowym, a obserwatorzy nieba liczyli obroty gwiazd wokół gwiazdy polarnej, aby określić każdy dzień. Oryginalny kalendarz Ulmeków składał się z dni, podobnie jak długie baktany Majów. 2600 milionów 432 tysiące i 864 tysiące obrotów gwiazd było również oryginalnym wedyjskim systemem liczenia. 13 baktanów w długiej historii Majów rozpoczęło się od niszczycielskiego wydarzenia w 3113 roku przed naszą erą, które rozpoczęło odliczanie 1 872 tysiące dni, czyli 13 baktanów po 144 tysiące dni każdy, do przyszłego zniszczenia Ameryki Północnej, które nastąpi w 2046 roku. Majowska świątynia krzyża i systemy sumeryjskie były kalendarzami całodobowymi. Budowa Wielkiej Piramidy w Gizie, w miejscu zwanym Akuzan, została ukończona w roku 2815 przed naszą erą przez kulturę, która sprzeciwiała się siedmiu królom z sumeryjskiej listy królów.
którzy rządzili 241 200 odłamkami, czyli zakrętami gwiazd, co stanowi okres zaledwie 670 lat, według faktoring sumeryjski 360 dni w roku. Według Chińczyków byli to smoczy królowie. Wierzono, że piramida kryje w sobie tajemnicę dotyczącą przyszłych losów ludzkości, która ma zapewnić jej ucieczkę lub eksodus do lepszego miejsca. Nagle Anuna dokonali eksodusu przed kataklizmem, który rozpoczął okres posttechnologiczny, zwany także okresem porzucenia w szoku. Bardziej prymitywne kultury, które pozostawiły po sobie, budowały pomniki zwrócone w stronę nieba i gigantyczne wzory z modlitwami, przesłaniami i geometrią zwrócone w stronę nieba, aby Anuna zwrócili się na dół i ponownie zamieszkali wśród nich. Ale Anuna oszukali ludzi, że wrócili na Księżyc, podczas gdy w rzeczywistości żyli w głębokich ziemskich biosferach, czekając na nadchodzącą zagładę Feniksa, obiekt znany im jako Apen. Próżnia władzy dała początek dynastii Nefilim, czyli Pentapolis Siedmiu Królów, która następnie została zniszczona w 670 roku lub 2239 przed naszą erą przez Feniksa, który spowodował Wielki Potop. Był to 1656 rok Księgi Rodzaju, czyli świata przedpotopowego i od pojawienia się Anuny i Enki w 3439 roku przed naszą erą, czyli zaledwie 1200 lat, minęło 432 tysiące obrotów gwiazd. Uwaga lektora, nie mylić obrotów gwiazd z obrotami heliocentrycznego modelu Ziemi. W maju 2239 roku przed naszą erą całe niebo pękło jak szkło, gdy kawałki wielkości góry lodowej spadły na świat, po czym nastąpiły tygodnie ulewnych deszczy. Niebo spadło i spowodowało wielką powódź, gdy zawalił się baldachim pary. Megafauna i duże gady oraz płazy w ich tropikalnych światach wyginęły wraz ze spadkiem ciśnienia atmosferycznego, a powietrze stało się rozrzedzone i niezdatne do oddychania dla większych form życia. Wilgoć zapadającego się baldachimu pary zalała tropiki. Jednak w Arktyce i Antarktyce nagły spadek temperatury pogrzebał te regiony w zbitym lodzie oraz wielotysięcznej zmarzlinie i śniegu, doskonale chroniąc setki milionów roślin i megafauny w lodowych grobowcach. Starożytni nazwali to narodzinami Słońca. Ocalali inicjowali system kalendarza słonecznego. Teraz, gdy osłona parowa została usunięta i można było zobaczyć pełne niebo. Gdy kultura sumeryjska dobiegła końca, wprowadzono nowego boga, Utu, Słońce. W ten sposób Egipcjanie wprowadzili Aurusa, Słońce Słońca, długo po tym, jak ugruntowali sobie pozycję innych bogów Egiptu. Nastąpił okres Heliolitu, którego nazwa wzięła się od zmiany kalendarza gwiezdnego na słoneczny. Ludzie zbudowali ogromne miasta i teraz zabrali ze sobą pamięć o znaczeniu piramidy, wiedząc, że piramida ma coś wspólnego z ocaleniem ludzkości w przyszłości. Zbudowali piramidę we wszystkich miastach, do których migrowali, a wraz z nimi zachowali wiedzę o niszczycielu, czyli Feniksie, zwanym bóstwem szpilkowym, małpą, Feniksem, Tyfonem, niebiańskim smokiem, Fenkiem i Fenririm. W wyniku kataklizmu ocaleni odbudowali się i zbudowali miasta na Bliskim Wschodzie w ciągu ponad 350 lat. Odkąd Feniks spowodował, że zawalił się baldachim, kopuła, pojawił się dawny obiekt Nemezis i spustoszył miasta sumeryjskie i akadyjskie. Babilon jako centralna potęga Bliskiego Wschodu i topienie miast Sodoma i Gomora, Adma, Zeboam i Harappa w Mohenjo-Daro. W tamtych czasach dawny obiekt Nemezis nazywał się Tiamat, bogini ciemnego smoka zniszczenia. Niemal natychmiast po tym zniszczeniu pojawili się wyrafinowani ludzie z zachodu, zwani Amuru. Przejęli rząd i cały Bliski Wschód, zakładając swoje dynastie w Hatti, Mari, Metani, w całej Syrii, Libanie,
Urartu, Zakładzie, Ugarit, Babilonie, Biblos, rządzący Kannanem i osiedlający się w północnym Egipcie, wokół starożytnej Wielkiej Piramidy, która została do połowy zasypana piaskiem w wyniku zalania przez Morze Śródziemne, gdy zawalił się baldachim Pary. Byli to królowie, pasterze, którzy sporządzili mapę świata, budowali porty i nabrzeża oraz prowadzili wojny w całym znanym starożytnym świecie. Byli to ludzie z zachodu, w tekstach krajowych zwani Amuru, którzy byli światową potęgą rządzącą w okresie heliolitycznego Imperium Morskiego. Ich rozległe międzykontynentalne imperium handlowe dobiegło końca w maju 1687 roku przed naszą erą, kiedy ponownie pojawił się Feniks, zapamiętany jako powódź w Ogaijin. Wszyscy synowie dynastii Słońca upadli, gdy świat pogrążył się w 25-letniej ciemności, gdy nowy baldachim Pary z trudem pojawił się ponownie. Te ogromne zniszczenia, które miały miejsce w latach 5239 przed naszą erą, 4039, 3895, 3439, 2239, 1849 i 1687 przed naszą erą, są uderzenia Feniksa i obiektu Nemezis, gdy na zmianę odwiedzają nasz świat z katastrofalnymi skutkami. Cała wiedza o starożytnym świecie przeszła przez te niszczycielskie epizody i została zachowana przez ocalałych, którzy pozostawili nam wspomnienia poprzez tradycje, pomniki i starożytne teksty. W archaikach historia ta jest nie tylko zebrana, ale ukazana chronologicznie. Daty te nie są przypadkowe, ale ukazane na skrupulatnych wykresach oraz opublikowanych książkach i filmach jako skomplikowany i doskonały konstrukt matematyczny, wyraźnie ujawniający, że zarówno jaja Feniksa, jak i Nemezis odegrają rolę w najbliższej przyszłości, w latach 2040-2046, w przekształcaniu naszego świata. Aby zrozumieć, co się wkrótce wydarzy, należy zrozumieć, że proroctwa są w rzeczywistości stwierdzeniami historycznymi, spisanymi przez ocalałych z perspektywy czasu. Koniec rzeczy zawsze odnosi się do jej początku. Ma to ogromne znaczenie i aby zrozumieć wydarzenia starożytnego świata, musimy posługiwać się systemami kalendarzowymi stosowanymi przez te kultury. Gdyż w przeciwnym razie całkowicie błędnie przetłumaczylibyśmy te same wydarzenia, przed którymi próbowały nas ostrzec. Tłumaczenie Zagubiona historia. Czytał Sławomir Knapikowski.